Mamy jeszcze, myślę, ogromne problemy, zadłużenia wszelakiego rodzaju, jeśli chodzi o właściwe traktowanie Słowa Bożego. To warto każdemu dzisiaj przypomnieć, starszym i młodszym, siostrom i profesorom, i alumnom, ja to sobie przypominam, że mamy ogromne zaniedbanie, jeśli chodzi o naszą relację do Słowa Bożego. Wyobraźcie sobie, co zresztą z praktyki wynika, jak bardzo chciwie słuchamy słów, które płyną od osób dla nas przyjaznych. I pamiętamy to latami nieraz. I teraz w zestawieniu ze słuchaniem Słowa Bożego. Nieraz nie skończy się jeszcze liturgia, a już gdybyśmy zostali zapytani, z czym się zwrócił do nas nasz Ojciec, to już byśmy mieli kłopot. A to na naszej drodze życiowej, na drodze naszego powołania jest fundament, bo my z tego słowa czerpiemy życiodajną siłę. Natomiast jeśli ono tak sobie przeleci, nie znajdzie tego właściwego miejsca, żeby osiąść, zakorzenić się, wyrosnąć, owocować, no to właśnie potem możemy mówić, nieowocne, puste jest nasze życie. Nie wydaje owoców i dla nas, i nie wydaje owoców, które są dla posilenia się przez innych, a za co my jesteśmy odpowiedzialni.